Czy obietnica zbawienia z łaski przez wiarę z Jana 3,16, czyli albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Czy ta obietnica jest ponadczasowa, czy też będzie kiedyś nieaktualna? Czy gdyby dziś było pochwycenie i moja siostra, która jest niewierząca, zostałaby na czas ucisku i objęta byłaby ostrym obłędem, bo nieraz słyszała Ewangelię, ale po oddawaniu pokłonu szatanowi i po przyjęciu jego znamienia, w czasie, gdy po raz kolejny usłyszałaby Ewangelię i by się zwróciła do Boga, uwierzywszy w Pana Jezusa Chrystusa, to czy to jej nawrócenie nic nie da i tak pójdzie do piekła po przyjęciu szatańskiego znamienia i oddawania czci szatanowi? Chodzi o to, czy wtedy już słowa Jezusa przeminą o tym, że kto do Niego przyjdzie, nie zostanie wyrzucony precz. Eigentlich ist diese Frage mit der vorigen Frage bereits beantwortet. W zasadzie przed chwilą zostało to pytanie, została udzielona odpowiedź na to pytanie. Das Heilsangebot, auch wie wir es in Johannes 3, Vers 16 finden, gilt für die gegenwärtige Zeit der Gnade. Jana 3,16. Oferta zbawienia obowiązuje w czasie łaski. Ewiges Leben ist eine Zusage, die Menschen bekommen, die jetzt in der Zeit der Gnade den Herrn Jesus annehmen. Życie wieczne to jest zapewnienie dla ludzi, którzy w czasie łaski przyjmą ofertę. Und für alle, die dieses Evangelium gehört haben und es ablehnen. I dla wszystkich, którzy usłyszeli tę Ewangelię i ją odrzucili, gibt es nach der Entrückung keine zweite Chance mehr. Po pochwyceniu dla tych ludzi nie ma drugiej szansy. Das müssen wir mit allem Ernst sagen. To musimy z całą stanowczością powiedzieć. Auch wenn vielleicht heute Abend noch jemand hier ist, der den Herrn Jesus noch nicht angenommen hat. Również gdy może tutaj na tej sali dzisiaj wieczorem jest ktoś, kto Pana Jezusa jeszcze nie przyjął. Wenn der Herr jetzt kommt, ist es zu spät. Jeśli Pan przyszedłby teraz, dla ciebie jest za późno. Möchte noch aus Matthäus 25 dazu lesen. Z Mateusza 25 do tego przeczytajmy. Bekanntes Gleichnis der 10 Jungfrauen. Znane podobieństwo o 10 pannach. Wir lesen die Verse 10 und 11 und 12. 10, 11 i 12 wiersz. A gdy one odeszły kupować, nadszedł oblubieniec i te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi. A później nadeszły i pozostałe panny, mówiąc: Panie, Panie, otwórz nam. On zaś odpowiadając rzekł: Zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Wenn wir ungläubige Verwandte haben, dann legt sich das besonders auf unser Herz. Jeśli mamy niewierzącą rodzinę, to kładziemy szczególnie na nasze serca. Und dann wollen wir noch ernsthafter als bisher dafür beten, dass der Herr solche Menschen rettet. I chcemy jeszcze intensywniej modlić się, aby Pan takich ludzi, aby Pan ich zbawił. Und dieses Ernst ist zu spät sollte für uns alle eine Motivation sein. To poważne za późno powinno być dla nas ostrą motywacją. Eine Motivation, die Menschen auf den Heiland hinzuweisen. Tą motywacją, która doprowadziłaby ludzi do Zbawiciela. Der jetzt noch einlädt und sagt, wer zu mir kommt, den stoße ich nicht hinaus. Bo teraz Pan Jezus jeszcze mówi, jeśli kto do mnie przyjdzie, tego nie wyrzucę precz. Gottes Langmut ist groß. Boża cierpliwość jest wielka. Aber sie ist endlich. Ale ona ma swój koniec. Es gibt ein zu spät. Jest tak zwane za późno.